Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawy hotelarstwa. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Do podstawowych obowiązków służby pięter w obiektach hotelowych należy czuwanie nad majątkiem gości, znajdującym się w pokojach noclegowych, i majątkiem zakładu, znajdującym się na piętrach. Mieniem powierzonym dla pracowników służby pięter mogą być narzędzia pracy, urządzenia lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Inne przedmioty powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, np. bielizna znajdująca się w pokojach przydzielonych do sprzątania oraz bielizna znajdująca się w dyżurkach. Pracownik, który ze swojej winy wyrządził pracodawcy lub mieniu gościa hotelowego szkodę, ponosi za nią odpowiedzialność materialną według następujących zasad. Odpowiedzialność za szkodę dotyczy rzeczywistej straty bez utraconych korzyści. Kwota odszkodowania, jakim jest obciążany pracownik, nie może przekroczyć 3 miesięcznego wynagrodzenia za pracę, chyba że szkody dokonano umyślnie. Pracodawca jest uprawniony do naprawienia szkody w stosunku do gościa hotelowego, a następnie pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności. Jeśli szkoda została wyrządzona przez kilku pracowników, każdy z nich odpowiada stosownie do przyczynienia się do szkody i stopnia winy, a gdy nie można ustalić winnych, pracownicy odpowiadają w równych częściach. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z działalnością gospodarczą pracodawcy. Sprzątając zwolniony pokój, pokojowa najpierw przegląda szafy, sprawdzając, czy gość nie pozostawił rzeczy. Jeżeli znajdzie rzecz należącą do gościa, natychmiast zgłasza to zdarzenie i przekazuje rzecz kierownikowi służby Pięter, który dokonuje stosownego wpisu do rejestru rzeczy znalezionych lub pozostawionych przez gości, wydając pokojowe i pokwitowanie. Rejestr rzeczy znalezionych powinien zawierać następujące informacje: Charakterystykę przedmiotu. Miejsce znalezienia przedmiotu, datę znalezienia przedmiotu, imię i nazwisko znalazcy, podpis znalazcy, datę odebrania przez właściciela. W przypadku rzeczy znalezionych należy poczekać na kontakt ze strony gościa. Jeśli rzecz jest szczególnie cenna, a gość nie zgłasza się do hotelu, kierownik pięter może poprosić gościa o skontaktowanie się z hotelem. Bezpośrednia informacja o pozostawionej rzeczy mogłaby zostać odebrana przez gościa jako naruszenie jego prywatności. Zwrotu przedmiotów dokonuje się na wyraźne życzenie i koszt gościa, przeważnie pocztą, odnotowując każdorazowo ten fakt w rejestrze. Do przechowania rzeczy znalezionych w hotelu najczęściej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o nieodpłatnym przechowaniu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.